Cześć Wam, witam serdecznie. Zimno, mokro, straszliwie jest, ale trzeba dać radę. Jak sobie przypomniałem, jak to jeszcze, jak miałem samochód i w tej zimnicy oczywiście nie wolno mieć kluczyków w stacyjce i do tego spożywać alkohol jeszcze, ale tak właśnie też imprezowałem w samochodzie, czy z kolegami, czy sam. No, teraz tak sobie przy tej jesiennej aurze, przy tym chłodzie przede wszystkim przypomniałem. No i wiadomo, że później już nie było czuć tego zimna. A nie daj Boże, jak wszyscy zaczęli jeszcze palić i był zgorzczeszczenie pierwszego automalucha. Ja zastanawiałem się już od wielu miesięcy, czy w ogóle powiedzieć o sztuczkach, takich, które ja stosowałem, bo na pewno jest więcej. Dlaczego? Bo to jest jednocześnie podpowiedzią, tak jak często nie mówią, jak się włamywali gdzieś tam. Jest to tajemnicą programów kryminalnych na przykład. Ale tutaj sobie pomyślałem, że jeżeli mamy czynić dobro i w dobrej wierze nagrywam te programy, to właśnie taka wiedza się przyda tym osobom, które mają podejrzenia co do jakiejś osoby bliskiej w swoim kręgu, czy on czasem czegoś tam nie podpija i czemu, do czego mu tam te tampony są na przykład potrzebne, albo liście laurowe, coś od niego tak często ziołem, no tylko, że nie tym, no dobra, spożywczym. No tak, no to już to jest chyba proste i już ustaliliśmy, że najprostszą metodą to jest wypić jedno, dwa piwa, a w tym czasie i nie bez kozery leżą te piersiówki wszędzie przy przystankach i koło ławek, bo wiadomo, że lepiej przyznać się nawet do jednego piwa czy do dwóch, a promile we krwi krążą o wiele większe. Natomiast i jeszcze jest często tak, że spokojna, współuzależniona żona pisze albo mi mówi, że nie, no on tam, on lubi sobie bezalkoholowe piwo pić, albo na przykład z synem czy z córką się spotykają. Mamo, tata pije tylko bezalkoholowe. Nie zawsze. To już jest inny temat, że on nie może się w ogóle odczepić od tego browara, to jest jedno, bo no, albo nie pije, no to nie teraz o tym. Jeżeli pije bezalkoholowe piwo, a ktoś się na tym nie zna, tym bardziej jakiś nastolatek, to już będzie chyba wiedział, nie, no załóżmy, że nie wie, no to myśli tak, tata pije browarem od niego wali, bo może nie zna zapachu alkoholu, przecież to jest inny zapach. Natomiast to jest świetna, właśnie fajna przykrywka. Piję bezalkoholowe, a przecież byłem w samochodzie, czy w piwnicy, czy właśnie w sklepie, ale po drodze wypiłem sobie szybkie dwa. Nie w tym rzecz. No ja stosowałem inne metody. Na przykład idąc do urzędu, czy właśnie no, do lekarza, gdziekolwiek, do obcych ludzi na przykład. Ziele angielskie było niezłe, było najmocniejsze, zawsze można było jeszcze z dobrą jakąś zupą zagryźć to i przemieleć plus cebula, ale niektórzy jednak mieli podejrzenia. Liść laurowy mi się nie spisywał, może to też wszystko zależy od pH uczestnika tej całej maskarady. Natomiast najlepszym, ja jeszcze nigdy nie miałem wpadki i to powinno zwrócić czyjąś uwagę, po co komuś goździki w kieszeni u męża, czy tam partnera, czy kogoś. Goździk to zapach, pamiętacie? Zresztą, no nie, bo ostatnio Fletcher, czyli plomba, zawsze pachniałem, bo to był taki chyba wytrawiacz, już nie pamiętam, ale w samej już konsystencji, w tej paście było coś w rodzaju, właśnie coś podobnego w smaku i zapachu do goździka. To było też fajne usprawiedliwienie, że na przykład wracasz od dentysty.
Natomiast w żadnym urzędzie nigdy nikt, a ponieważ wytrawnym byłem alkoholikiem, czyli pion i gadka, wszystko miało się jak należy, bo tu nie ma bełkotu. Tu nie ma bełkotu, niech ludzie uwierzą, że można działać z jednym, z dwoma i pół nawet promilami, czy trzema, i no to przejęzyczyć się każdy może, ale to nie jest bełkot. I na tym, no tak to funkcjonuje właśnie, no dlatego to dopiero przy 3,5, przy 4 jest dętka, a nie u zdrowego człowieka, przecież to będzie, niektórzy już by umarli. Oczywiście to nie jest nic wesołego, to jest tragedia. I to są właśnie takie zabiegi pokarmowe. No. No oczywiście jakieś tam, bo to wszystko szło, jakieś hamburgery, dużo cebuli, czosnek. Nie, to się robi taka masakra, że z jakimś tam przetrawionym piwem, to zawsze te żony mówią, czy w ogóle ludzie mówią, tym piwskiem od niego tak waliło. No na piwo to właśnie ciężko jest ten zapach zlikwidować, ale rzeczywiście wódeczkę, spirytus, nie wiem czemu powiedziałem wódeczkę, no bo wtedy, bo myśląc wtedy, wódę można, bo to jest właśnie to zdrobnianie, umniejszanie problemu. Wódę goździkiem załatwiałem i bez problemu w każdym urzędzie. Właśnie dzisiaj akurat musiałem podać datę wydania dowodu swojego osobistego, 16 rok. I mówię, długo co? No niebywałe. No. 4 lata ten sam dowód. Wiecie co to oznacza? Trzeźwienie. Bo w ciągu roku, jeżeli ktoś wyrabiał 4, no to albo 5. A pani w kasie w okienku mówiła, pan tu już był niedawno. No tak, ale właśnie. No, ale. I wyglądało, jakbym handlował. No ale co z tymi tamponami? No tak. Jeżeli można leki przyjmować do odbytniczo, bo po pierwsze nie niszczą, no właśnie, nie niszczą żołądka te leki, poza tym jest lepsze wchłanianie, jest bardziej ukrwione jelito, jest natychmiastowe wchłanianie substancji właśnie tych czynnych w różnych lekach. A kto powiedział, że nie można pić przez pupę? Można. Ja, no jeżeli już tu rozmawiałem, ja próbowałem. Właśnie po to, ja bym był chory, gdybym czegoś nie spróbował. I tak na trzeźwego spróbowałem zrobić sobie, nie że tampon, tylko jakąś tam ligninę sobie ulepiłem, jakiś tam wałek. I no, trzeba cierpliwości, ale cierpliwości, bo to są małe dawki. No ale jeżeli, ale można tym zwrócić na siebie uwagę, no, jeżeli ktoś ciągle idzie do toalety albo coś tam. Ale to jest, no, nazwijmy to dla alkoholika, właśnie w tym cwanym całym swoim, w swoich zagrywkach. Jest to świetny pomysł, prawda? No i tutaj no poniekąd zdradzam, ale czego dziś nie można znaleźć w internetach. Zresztą to o tym się mówi, tak samo jak można się uchlać wdychając przez skórę, przez te pory, no i wdychając przede wszystkim przez płuca, na przykład na Boże kochany, no, gdzie, na saunie. I jeszcze właśnie z tym piwem coś chciałem powiedzieć. Ale nie pamiętam, że no i się zakręciłem. W ogóle jestem jakiś od wczoraj otumaniony. Wczoraj zostawiłem pierwszy raz w życiu na trzeźwo. Zostawiłem w autobusie plecak, wyobrażacie sobie? Patrzę już przystanek, bo grzebanie, to jest grzebanie właśnie w tych internetach. Tam opracowywałem takie zdjęcie koleżance. I mówię, no dobrze, jeszcze 2, a pić mi się chciało. Gdybym wziął wodę z plecaka, to bym wiedział, że go mam. To znaczy wiedziałem, zawsze wiem. Ale był tak cienki, bo tam zawiozłem pewne rzeczy komuś.
I po prostu zjawił się przystanek, sam się zjawił, do mnie przyszedł i wziąłem kulę, wyleciałem i coś mi po parunastu metrach, mówię, coś za lekko, gdzie jest mój plecak? No ładnie, a ponieważ za parę przystanków jest pętla, to myślałem, że ten sam będzie wracał, no, ale się pomyliłem. No ale za godzinę, a tam miałem statyw, mikrofon, pięknie, co? No. I za godzinę, wiesz, tam telefony i tak dalej no, odzyskałem. Także to jest kilka takich sztuczek, które właśnie, no już o chowaniu, o tych innych malwersacjach, o spożywaniu w zupie na przykład alkoholu, to jeszcze też można gadać, gadać i gadać. No nic tam. Miłego życzę. Nie wiem, czy czymś zaskoczyłem. Może nie, a może tak. Dobrej nocy albo dobrego dnia, jeżeli oglądacie rano. Cześć. No i